Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo miło, że tak gromadnie Państwo dopisaliście dzisiaj. Pomimo, że mamy pierwszy dzień zimy właściwie, ja dzisiaj Państwu proponuję takie kino typowo wakacyjne. Mam szczególnie na myśli pierwszy film, który Państwo zobaczycie. Do widzenia, do jutra. Tak sobie to mniej więcej, jak już Pani Natalia powiedziała, zorganizujemy, że teraz po wykładzie część akademijna, czyli ci najlepsi z Państwa otrzymają prezenty, dyplomy. Później zrobimy sobie krótką przerwę. Zobaczycie Państwo film Do widzenia do jutra. I później zapraszam na spotkanie z jedną z większych legend naszego kina. Mam na myśli pana Jana Laskowskiego. Państwo jesteście już po projekcji i ostatniego dnia lata, gdzie zagrała jego siostra, pani Irena Laskowska w głównej roli. Widzieliście Państwo także Pociąg, gdzie pan Laskowski robił zdjęcia, a dzisiaj Do widzenia do jutra. To jego kolejna praca, także będzie o czym porozmawiać, bo pan Jan Laskowski pracował naprawdę z wieloma znakomitymi reżyserami. Co ciekawe, sam jest także reżyserem. Kiedyś zrobił taki bardzo interesujący film o swoim przyjacielu Zbyszku Cybulskim pod tytułem Zbyszek. Co ciekawe, miał taki okres, kiedy zajmował się reżyserią filmów animowanych, także rzeczywiście wydaje mi się, że będzie to wyjątkowa okazja, żeby z tym dzisiaj pewnym człowiekiem porozmawiać. Ja tylko powiem, że przed kilkoma tygodniami został on uhonorowany Nagrodą Stowarzyszenia Filmowców Polskich za całokształt działalności. Dzisiaj dwa filmy. Do widzenia do jutra i Janusza Morgenszterna i Niewinni Czarodzieje Andrzeja Wajdy. Dwa filmy, które powstały w roku 1960. To niezwykle ważny rok dla polskiego kina. Właściwie taki moment, od kiedy zaczęto mówić o pewnych jaskółkach nowofalowych w polskim kinie. Zaczęto używać coraz częściej takiego pojęcia. Szczególnie dotyczyło to filmu Nóż w wodzie Romana Polańskiego, czy filmów Jerzego Skolimowskiego, całego jego tryptyku, czyli rysopis, parkover, bariera, ale nie tylko. Już właśnie przy okazji Janusza Morgensterna używano tego terminu. I tutaj chciałem Państwu opowiedzieć taką pewną zabawną historię, którą usłyszałem kiedyś z ust samego Janusza Morgenszterna, który za granicą pokazywał jeden ze swoich filmów. To zdarzyło się we Francji i kinooperator pomylił pudełka z aktami i wyświetlono ten film nie we właściwej kolejności, tylko wszystko było pomieszane. Po projekcji miało się odbyć spotkanie z reżyserem i Morgenstern opowiada, że tak idę sobie na to spotkanie i tak się zastanawiam, że powinienem powiedzieć kilka słów i wszystkich przeprosić, że niestety ta projekcja była nieudana, tak mnie po kolei niezgodnie z tym, jak bym zmontowałem. I właściwie zasiadł za stołem i już miał o tym powiedzieć, gdy nagle wyrwał się jeden z krytyków francuskich i powiedział: proszę pana, zrobił pan cudowny film. Ta właśnie taka nielinearność w pańskim filmie, to opowiadanie nie po kolei, tylko właśnie w taki kolażowy sposób, że pan miesza czasy, to jest coś fantastycznego. To jest po prostu taki nowofalowy sposób opowiadania filmowego. Bardzo panu dziękuję, zrobił pan cudowny film. Morgenstern powiedział, że właściwie już nic więcej nie dodawał, zrezygnował ze swojego oświadczenia, tylko dodał, że od tego momentu zaczęto o mnie pisać jako o twórcy nowofalowym. Także, proszę Państwa, nieraz się zdarzają takie dziwne rzeczy, dziwne, zabawne historyjki, z którego później krytycy, historycy, teoretycy kina wysnuwają wiele wniosków przy pewnych błędnych założeniach. Ja przypominam sobie inną taką historyjkę, pozwolę sobie na pewną dygresję. Kiedyś bardzo przyjaźniłem się z takim wybitnym reżyserem filmów animowanych, Julianem Józefem Antoniszem, i zapytałem go, on robił filmy najczęściej 13-14 minutowe.
I zapytałem go, dlaczego tak się dzieje, że w Krakowskim Studiu Filmów Animowanych wszyscy robią filmy 9-10-minutowe, a on 13-14-minutowe. On mówi, sprawa jest bardzo prosta. Komuniści płacą od aktu. Jeden akt to 10 minut. Ja po prostu robię filmy dwuaktowe, w związku z tym kasuję za dwa akty i jestem wynagradzany podwójnie. Co więcej, powiedział mi, że tak naprawdę to ja robię filmy tak jak inni moi koledzy, 9-minutowe, ale tutaj mam takie ścinki z innych filmów. On robił metodą non-kamerową, czyli rysował i malował bezpośrednio na taśmie filmowej. Zawsze trochę mu tego materiału, tych ścinek zostawało. I mówi, tak sobie, jak już mam ten szkielet filmu, powiedzmy 9 minut filmu animowanego, to tak sobie biorę. Tutaj słoneczko, tutaj biegnącego faceta, tutaj jakieś chmurki, zbliżenie twarzy i tak sobie wmontowuję. I wyobraź sobie, że później krytycy piszą bardzo często o tym charakterystycznym, refrenowym montażu Antonisza. Także podałem Państwu dwa takie zabawne, wydaje mi się, przykłady, że gdzie wysnuwa się bardzo poważne wnioski naukowe się uzasadnia, one się biorą nieraz z przypadków, ze zbiegu okoliczności czy z jakiegoś zarownego wydarzenia. Ale wróćmy do Janusza Morgensterna, a właściwie do Janusza Kuby Morgensterna, gdyż w środowisku filmowym nikt nie używał tego imienia Janusz i jeżeli mówiło się o Morgensternie, najczęściej wszyscy zwracali się do niego Kuba. Jest mi szczególnie miło właśnie w tej sali Państwu opowiadać o dorobku Morgensterna, dlatego że po jego śmierci ustanowiono nagrodę. Nagroda nazywa się Perspektywa. Jest to nagroda jego imienia. Wręczana jest młodym twórcom rokującym, którzy się znakomicie zapowiadają. Z czego to się wszystko wzięło? Janusz Morgenstern to nie tylko znakomity reżyser, scenarzysta, producent, także aktor filmowy. On pojawił się, jeżeli Państwo oglądaliście przedostatni film Jacka Bromskiego Uwikłanie, on pojawił się w bardzo dobrej, drugoplanowej roli, ale to człowiek instytucja, to znakomity pedagog i to był człowiek, który bardzo często doradzał innym, dzielił się swoimi uwagami, po prostu pomagał innym i jakby zapracowywał na sukcesy innych twórców. To bardzo rzadko spotykane zjawisko, to był po prostu wspaniały człowiek, autorytet środowiskowy, z którym bardzo, bardzo się liczono. Jest wiele takich osób w naszym kinie. Stanisław Różewicz był takim cudownym właśnie człowiekiem, znakomitym artystą i fantastycznym człowiekiem, który także jakby dzielił się swoją wiedzą, swoimi spostrzeżeniami, swoimi gustami, był szefem zespołu filmowego i wiele, wiele filmów, swój ostateczny kształt filmów jego kolegów zawdzięcza właśnie jemu. Tak było także w wypadku Janusza Kuby Morgensterna. Proszę Państwa, Morgenstern urodził się 16 listopada 1922 roku w Mikulincach, zmarł przed 3 laty 6 września. Od tego momentu właśnie funkcjonuje Nagroda Perspektywa. Tak jak powiedziałem, był scenarzystą, reżyserem, producentem, aktorem, także znakomitym pedagogiem. Prowadził zespół filmowy Perspektywa, zespół, który znakomicie zapisał się w historii polskiego kina. Młodość spędził na Podolu, gimnazjum kończył w Przeworsku, a studia odbywał w Łodzi. Przy okazji studia skończył w 1954 roku. Wiecie Państwo, jakie to były czasy, pierwsza połowa lat 50., kiedy jedyną słuszną metodą twórczą był tak zwany realizm socjalistyczny, kiedy tylko ustanowiony, wręcz usankcjonowany na słynnym zjeździe w Wiśle, kiedy tylko w taki, a nie inny sposób można było realizować filmy, gdzie czarne miało być czarne, białe białe, wszystko według pewnego z góry ustalonego przez urzędników schematu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na ostatniej edycji Nagrody Perspektywa pokazano jedną ze szkolnych etiud Morgensterna pod tytułem Rzodkiewki i nagle zobaczyliśmy film,
zrealizowany w mrocznych czasach pierwszej połowy lat 50., dokładnie w 53 roku, który po obejrzeniu jakby wszyscy złapaliśmy się za głowę, bo był to film no, skrajnie antysocjalistyczny, skrajnie antysystemowy. Ja Państwu w dwóch zdaniach opowiem, po czym była ta historia. Jest fabryka, jakiś tam zakład pracy i na portierni pracuje starszy pan, który wcześniej tam był robotnikiem, ale już jest w takim też podeszłym wieku i on jest portierem, który w zasadzie nie ma co robić na tej portierni, no bo wszyscy przychodzą do pracy, on tam sprawdza te przepustki i właściwie te 8 godzin sobie tam siedzi i bardzo się nudzi. Ciągle coś tam majstruje, ale to mu zabroniono, bo urzędnicy uważają, że nie można sobie jakiegoś warsztatu stolarskiego robić na tej portierni. I ten pan wokół portierni, gdzie jest jakieś złomowisko, śmietnisko, porządkuje całkowicie teren i sadzi tam rzodkiewki. Uprawia, robi sobie taki, no, można powiedzieć, przy tej portierni mały ogródek. Uprawia tam rzodkiewki, aby po wyhodowaniu te rzodkiewki zanieść do sąsiedniego przedszkola dla dzieci, które właśnie do tego przedszkola uczęszczają. I nagle jakaś kontrola zauważa, że on tam hoduje sobie te rzodkiewki. Robi się nieprawdopodobna afera, bo tak. To wszystko przechodzi tam przez urzędników, radę zakładową, dochodzi do dyrektora, bo tak, po pierwsze, żadnego podania w tej sprawie ten pan nie napisał. Nikt tego nie zatwierdził. Zezwolenia nie dostał. W związku z tym to wszystko jest jakby nieprawdą. Przeprowadza się spis inwentarza. No jak tutaj wpisać te rzodkiewki? Przecież nie było żadnego zapotrzebowania. To nie zostało formalnie, urzędniczo przeprowadzone. I co się okazuje? Musi zlikwidować swoją hodowlę. Film się kończy w ten sposób, że kamera odjeżdża i znowu widzimy, że ten placyk zarasta chwastami, pełno tam śmieci, złomowisko. Wtedy przychodzi kontrola, jest wszystko ok. Sprawa została naprawiona. Proszę Państwa, w pierwszych latach 50. to była herezja tego typu film zrealizować, czerwone lata odwagi. Z drugiej strony to wskazuje, że jednak łódzka szkoła filmowa była pewną oazą wolności, że oczywiście film był nierozpowszechniany, ale można go było zrealizować. Ja się tak zastanawiam, że w tej chwili, po latach, gdyby powstał taki film, w zasadzie on by też był szkodliwy, a miejsce, nazwijmy to, ograniczeń powodowanych przez system socjalistyczny, w to miejsce weszłyby ograniczenia powodowane przez system korporacyjny. Także rzeczywistość się zmienia, a pewna sprawa jakby zostaje. Proszę Państwa, zaraz po skończeniu Morgenstern, zanim sam zadebiutował filmem, który Państwo dzisiaj zobaczycie, terminował u Wandy Jakubowskiej. Wanda Jakubowska wtedy bardzo wiele znaczyła w polskiej kinematografii i jako reżyser, i jako pedagog, po czym zaczął współpracować z Andrzejem Wajdą. On był asystentem Andrzeja Wajdy przy realizacji filmu Kanał, który był przecież sztandarowym filmem polskiej szkoły, a później jeszcze dwukrotnie razem robili i filmy. Morgenstern był drugim reżyserem przy Popiele i Diamencie oraz Lotnej. I tutaj szczególnie ważna jest jego rola przy Popiele i Diamencie. To jest to, o czym Państwu mówiłem na wstępie. O tej chęci pomocy, dzielenia się swoimi pomysłami. Bo co się okazuje? To nie Andrzej Wajda wymyślił Zbyszka Cybulskiego, tylko Janusz Morgenstern. On tak długo męczył Wajdę, aby zaangażował Cybulskiego, aż swoje uzyskał. Wajda zamierzał w głównej roli osadzić tutaj Tadeusza Janczara, który znakomicie zagrał w Kanale. Morgenstern przekonał go do Cybulskiego, z którym był bardzo zaprzyjaźniony. Co zresztą Andrzej Wajda przy każdej okazji i to podkreśla, że ten strzał w dziesiątkę zawdzięcza właśnie Kubie Morgensternowi. Zresztą Andrzej Wajda jest typem reżysera, który jest bardzo otwarty na
rady innych, on się wsłuchuje w cały zespół, jest taki piękny dokument jego z realizacji Katynia, kiedy tam nagle on rozmawia z jakimś tam wózkowym, który mówi, wie pan, nie miałem ojca i wydaje mi się, że ten guzik, który tam w tym dolnym rzędzie szynelu wojskowego, to w tamtych czasach były nieco inne guziki. Wejdę, mówi, dziękuję panu, rzeczywiście okazuje się, że ten pan miał rację. Andrzej Wajda jest na to wyczulony, on potrafi słuchać. Posłuchał także w innej sprawie przy okazji popiołu lineamentu. Ta legendarna scena z płonącymi kieliszkami przy barze z Cybulskim i Adamem Pawlikowskim, to scena wymyślona przez Huwę Morgenstern'a, który po prostu to wymyślił, podzielił się swoim pomysłem i Andrzej Wajda natychmiast odłączył do swojego filmu i jest to jedna chyba z najbardziej znanych, jedna z najbardziej ekspresyjnych i zapadających jakby w pamięci scen w polskim kinie. Proszę Państwa, to była już druga połowa lat 70., bo Popiół i Diament to rok 58, a debiut Morgenstern'a, który Państwo zobaczycie, to rok 60. I teraz pozwolę sobie na kilka słów, żeby jakby Państwu przybliżyć nam tą epokę. To wszystko kojarzy się z odwilżą w drugiej połowie lat 50. po tak zwanym przełomie październikowym. Po tych czasach ciemnych socrealizmu nagle coś się rozświetliło. Jakaś iskierka nadziei pojawiła się. I szczególnie to dotyczy naszego życia kulturalnego. W każdej dziedzinie sztuki, proszę Państwa, to czasy, kiedy muzyka jazzowa do tej pory zakazana wyszła z tego tak zwanego okresu katakumbowego, z piwnic i zaczęły być organizowane pierwsze festiwale jazzowe w Sopocie, słynne marsze nowoorlańskie, słynne kempingi jazzowe na Kalatówkach, gdzie wspólnie bawili się i muzycy, i filmowcy. Filmowcy zawsze tutaj byli bardzo blisko, jeżeli Państwo, bardzo polecam Państwu taką książkę Sezon kolorowych chmur Jerzego Afanasiewa, który cudownie o tym pisze, głównie o teatrzykach studenckich, bo to także znakomity rozwój teatrzyków studenckich, Bimbom i inne teatry, które powstawały, żeby po deszczu na wybrzeżu. Zresztą to zobaczycie Państwo w dzisiejszym filmie, bo jego akcja jest osadzona właśnie na wybrzeżu w tej rzeczywistości. Cybulski, Kobiela, to byli ludzie związani właśnie z Bimbomem i z innymi teatrzykami, z tą kulturą studencką, czyli z jednej strony muzyka, z drugiej strony oczywiście teatry, ale nie tylko. Kilka takich, głównie te ośrodki akademickie, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź. Bo jeżeli tak sobie popatrzymy, co się wtedy działo, tak jak powiedziałem, Trójmiasto, Gdańsk, jazz, później narodził się big beat, czyli muzyka rockowa, wtedy nie używano, żeby nie drażnić władz tej terminologii, tylko mówiło się o muzyce mocnego uderzenia, czy też o muzyce big beatowej, która także rodziła się w latach, na początku lat 60. Kraków to piwnica pod Baranami. Przecież piwnica pod Baranami powstała właśnie po przełomie październikowej, czyli Piotr Skrzynecki i jego przyjaciele, a wtedy w piwnicy byli tacy ludzie jak Wiesław Dymny, jak Ewa Demarcz, jak Krystyna Zachwatowicz, Mieczysław Święcicki, no wielu znakomitych ludzi. Także jazz w Krakowie, to przecież Krzysztof Komeda, to także koncerty w krakowskiej piwnicy pod Baranami w Krakowie, jeżeli mówimy o tamtym czasie. W ogóle w Warszawie po prostu, w Krakowie znakomicie rozwijał się przekrój. To przywrócony po pewnej przerwie tygodnik powszechny, a więc pismo inteligencji katolickiej. To było czuć ten oddech jakby w każdej dziedzinie sztuki. I wreszcie Łódzka Szkoła Filmowa, która była też taką enklawą wolności. Ale proszę Państwa, to jest bardzo ciekawa sprawa. Dlaczego w ogóle Łódzka Szkoła Filmowa? Dlaczego Szkoła Filmowa w Łodzi?
Właściwie ona powinna powstać w Krakowie. I zaraz po wojnie w Krakowie uruchomiono tak zwany kurs przysposobienia filmowego, z którego wyszli tacy twórcy jak Jerzy Kawalerowicz, jak Wojciech i Jerzy Kas, wielu znakomitych innych operatorów, aktorów, ale jednak władze socjalistycznego państwa nie zdecydowały się, aby otworzyć szkołę filmową w konserwatywnym Krakowie. Dlatego wymyślono robotniczą Łódź. I po tych dwóch latach tej takich prapoczątków szkoły filmowej w Krakowie zdecydowano się na jednak szkołę filmową w Łodzi. Celowo nie używam słowa dość ostatnio popularnego filmówka, bo wszyscy, zapewne może nie wszyscy, ale większość absolwentów łódzkiej szkoły filmowej bardzo się krzywi, kiedy pojawia się pojęcie filmówka, kiedyś dokładnie Juliuszy Machulski to wytłumaczył, powiedział, że filmówki to były takie różne panie, które kręciły się w okolicach łódzkiej szkoły filmowej i którym nażyła się duża kariera i to nie ma nic wspólnego z tym budynkiem, z tymi studentami, to określenie po prostu tych pięknych pań, które tam grasowały w okolicach. Także uważajcie Państwo, jak będziecie mówić, raczej na wszelki wypadek, żeby kogoś nie obrazić, nie używajcie słów filmówka, raczej łódzka szkoła filmowa. Proszę Państwa, łódzka szkoła filmowa to lata, w których studiują właśnie tacy twórcy jak Andrzej Bajda, jak Morgenstern, jak Roman Polański, autor Nóż w Wodzie, przecież Nóż w Wodzie powstaje w 1961 roku. Film debiutancki, nominowany do Oscara, który rozwścierczył władzę z pierwszym sekretarzem władzy Władysławem Gomułką na czele. To Jerzy Skolimowski, autor rysopisu w 1964 roku. Pełnometrażowy film, który całkowicie powstał w szkole filmowej. Pierwszy taki przypadek i zrobiony pewnym fortelem, bo Skolimowski sobie realizował poszczególne obowiązkowe etiudy na kolejnych latach, a potem z tego powstał pełnometrażowy film. To było wielkiej tajemnicy, pewnego rodzaju fortel, ale to się wszystko pięknie zmontowało i dzięki temu miał pełnometrażowy debiut. To tacy ludzie jak na przykład, jeżeli tutaj mówimy o różnych dziedzinach sztuki, o teatrze, o kabarecie, filmie, muzyce, Damian Szczechura, czołowy twórca polskiej animacji, który skończył Wydział Operatorski w Łódzkiej Szkole Filmowej, a właściwie swoją karierę artystyczną zaczynał w Warszawie w STS-ie, w Studenckim Teatrze Satyryków, bardzo głośny kabaret, inne od Piwnicy pod Baranami, ale znakomicie się uzupełniający. Piwnica pod Baranami to był kabaret bardziej literacki, STS to był kabaret bardziej polityczny. Agnieszka Osiecka, mało kto o tym wie, że Agnieszka Osiecka jest absolwentką Łódzkiej Szkoły Filmowej, która skończyła Wydział Reżyserii. Niestety żadnego profesjonalnego filmu nie zrobiła, poświęciła się innym sprawom, poświęciła się poezji, poświęciła się pisaniu, zaczęła być uznawaną autorką tekstów piosenek. Pozostało po niej 7 etiud, które zrealizowała w trakcie swoich studiów, także wtedy związana z STS-em. Po 1956 roku życie w Polsce zaczynało się jakby od nowa. Jest taka scena w filmie Życie raz jeszcze Janusza Morgensterna, gdy po śmierci Stalina wstają tramwaje, zaczynają się ludzie, to jest wszystko jakby w stoklatce, po czym po chwili ruszają, jakby ożywa, jest jakby nowe otwarcie na nowe życie. Ja sobie przypominam takie opowieści rodzinne, kiedy mama mi opowiadała, ja miałem akurat taką sytuację, że urodziłem się kilka dni po śmierci Stalina i mama mi powiedziała, ja ją tam pytałem o szczegóły, ona mówi, no wiesz, no świetnie było, była bardzo szczęśliwa, ale nie wolno mi się było cieszyć, bo ktoś mógłby donieść, z czego ja się cieszę, przecież Stalin umarł. To, że się syn urodził, to jest jakby sprawa drugorzędna, ale Stalin umarł. I właśnie tutaj nawracam do tej wspaniałej sceny z filmu Życie raz jeszcze. Proszę Państwa, Janusz Morgenstern w jednym z wywiadów tak to skomentował. Tak opowiadał w tamtych czasach. Nas limitowało to, że nie mieliśmy mieszkań. Mieszkałem w służbówce na MDM-ie, spotkaliśmy się w knajpach,
Na obiad do kameralnej, potem do Krystolu. Adam Pawlikowski zaciągał nas o 4 rano do Langaktilu. Chcieliśmy się spotykać, rozmawiać, dyskutować. Miałem dużo szczęścia, że byłem w zespole kadr razem z Kawalerowiczem, naszym dobrym duchem Konwickim, Stawińskim, Munkiem, Karzym Kursem. Pracowaliśmy na zasadzie dużym mózgu. Żyło się filmem. Proszę Państwa, to jest niezwykle istotne. To był czas istnienia tzw. zespołów filmowych, gdzie reżyserzy wzajemnie pokazywali sobie filmy, gdzie oni dyskutowali, gdzie dzielili się swoimi pomysłami. I wydaje mi się, że w wypadku filmu, który jest jednak sztuką kolektywną, oczywiście to piętno reżysera jest najważniejsze, to jest niezwykle ważne. To jest o wiele ważniejsze niż pokazywanie gotowego filmu tam różnym grupom fokusowym, sondażowym, badaniu tego na publiczności i tak dalej. Tego wydaje mi się trochę brakuje. W tej chwili każdy robi, każdy sobie rzepkę skrobie, czeka, ukrywa swój film przed premierą i nagle jest premiera i okazuje się, że można było coś poprawić, można było inaczej, można było przegadać. Nieraz tak było. Ci najwięksi lubią rozmawiać o swoich filmach, lubią dyskutować, wsłuchują się w innych. Krzysztof Kieślowski, który jego ostatni film, chociażby Trzy kolory, on je konsultował z innymi, z Agnieszką Holland, z Wojciechem Marczewskim, pokazywał, rozmawiał, poprawiał, przemontowywał. Wydaje mi się to niezwykle istotne. I te słabsze lata w polskiej kinematografii, często to te lata, kiedy właśnie nie było takiego kolektywnego myślenia, takich zespołów filmowych. To, co mówi tutaj Morgenstern. W szkole filmowej było tak, że oni mieli problemy z mieszkaniami, to sobie rano wchodzili do tej szkoły, spędzali tam z sobą cały czas, od rana do nocy, jeszcze nocą biegli do kawiarni Honoratka, która była w pobliżu i kontynuowali swoje dyskusje, ale cały czas było to właśnie takie życie w grupie. Rodziły się przyjaźnie, rodziły się sympatie, ale rodziły się także pomysły, rodziła się twórczość. Ja miałem takie epizod w swoim życiu, kiedy byłem kierownikiem literackim studia filmów animowanych w Krakowie i zauważyłem, że w zasadzie to studio jest martwe, bo całe życie, nie tylko towarzyskie także, ale to życie twórcze jest w pobliskiej kawiarni Santos. Tam sobie siedzą wszyscy i popijając różne trunki, rozmawiają o swoich pomysłach. Tam dojrzewają najciekawsze pomysły. Pamiętam kiedyś jeden z reżyserów, nie żyjący już, Andrzej Warchał, kiedy akurat instalowano nową centralę telefoniczną, zgłosił taki postulat, aby tam był także jeden z numerów wewnętrznych, bo sekretarka ciągle musi przebiegać na drugą stronę ulicy i wołać kogoś z tych kawiarni do telefonu. To były czasy, kiedy nie było telefonów komórkowych, a jeszcze może wpaść pod samochód. I na pewno z korzyścią dla sztuki byłoby to, jeśli w tej kawiarni byłby także zainstalowany numer wewnętrzny i można się było tam bezpośrednio dodzwonić. To jest oczywiście pewna anegdotka, ale wydaje mi się mówiąca o bardzo istotnych sprawach. Proszę Państwa, dochodzimy do Edytu Morgenstern. 60. rok, film znakomicie przyjęty za granicą, został uhonorowany pierwszą nagrodą na festiwalu w Stratford i nagrodą srebrnego bumeranga za zdjęcia na festiwalu w Melbourne. To jest zawdzięcza panu Laskowskiemu, z którym się spotkamy. Scenariusz tego filmu to jest niezwykle istotny. Napisało dwóch aktorów, Bogumił Kobiela i Zbigniew Cybulski, jeden pisarz, ich przyjaciel, Wilhelm Mach, którego tak naprawdę wzięli, bo skoro jest pisarzem, to potrafi pisać i potrafili zapisać ich pomysły, jak to możemy wyczytać we wspomnieniach pozostałych po Zbigniewie Cybulskim. To była prawa przyjaciół. Film jest, tak jak powiedziałem, na samym początku taką wakacyjną opowieścią o uczuciach. Główny bohater, którego gra Zbigniew Cybulski, to taka nerwowa gra, co obserwujecie Państwo, który jakby człowiek nie patrzący w przeszłość, a patrzący w przyszłość, jak ktoś o nim napisał, który nie godzi się na pewną nietrwałość uczuć, który
którego marzenia stanowią tutaj pewien motor działania. Poznaje piękną dziewczynę, Margarit, która, to zdarzyło się naprawdę, Margarit naprawdę nazywała się François Bourbon, była to córka francuskiego konsula, który przebywał w Polsce w latach 56-60, a ona uczyła się w szkole średniej w Wiedniu, dlatego że najbliższa szkoła z językiem francuskim była w Wiedniu, więc tam uczyła się, do Polski przyjeżdżała na wakacje. I to jest opowieść o takim zafascynowaniu uczuciowym, o takim wakacyjnym zafascynowaniu uczuciowym. Coś ich łączy, odkrywają siebie, ale wiedzą, że ona za chwilę musi odjechać, bo kończą się wakacje. Jeszcze moment, jeszcze chwila, jeszcze przed moment ze sobą pobędą. A wszystko to usytuowane w realiach Trójmiasta. Tego Trójmiasta, które no, zaczyna to nowe życie. Teatrzyki studenckie, atmosfera klubów studenckich, pewnego luzu, ale takiego luzu zapomniętego, gdzie właśnie są marzenia. Hedonistyczne podejście do życia, że dobra materialne nie, raczej nie wchodzą w grę, tylko w sferze uczuć i w sferze realizacji tych najbardziej, że tak powiem, duchowych marzeń. Film, który można rozpatrywać jakby dwojako. Z jednej strony to ta nowofalowość, o której mówimy, nowe kino, nowe środki wyrazu filmowego, opowiadanie niekoniecznie montowane na zasadzie przyczynowo-skutkowości, a bardziej takie kolażowe, takie wrażeniowe, ale z drugiej strony była to reakcja na dokonania Polskiej Szkoły Filmowej, z którą to Polską Szkołą Filmową Morgenstern był bardzo związany. Padły tutaj takie tytuły jak Kanał, jak Powiedzianem, czyli sztandarowe dzieła Polskiej Szkoły Filmowej. W dwóch zdaniach Polska Szkoła Filmowa, czyli opowiadanie o rzeczywistości okupacyjnej albo tuż powojennej, rozliczanie się z tamtymi sprawami, sprawa bohatera, bohaterszczyzny, te wszystkie sprawy. Tego tutaj nie ma. Tutaj jest bohater otworzony na przyszłość. Tu się do tamtych bolesnych doświadczeń nie wraca. A jednocześnie, proszę zwrócić uwagę, tego bohatera gra ten aktor, który był utożsamiany ze sztandarowym dziełem Polskiej Szkoły Filmowej. Mam na myśli Popiół i Diament. Prześledźmy tak sobie dalszą twórczość Morgensterna, która jest bardzo, bardzo taka, wydaje mi się, konsekwentna. A to jeszcze ważne, tak jak mówiłem o muzyce, tutaj do tego filmu zrobił muzykę oczywiście Krzysztof Komeda, który bardzo kojarzy się z filmem, to właśnie z tym filmem nowofalowym, to Nóż w wodzie, który tutaj już padł. To także następny film Janusza Morgensterna, jutro premiera, także film współczesny według sztuki Jerzego Jurandota. To właściwie taka była zabawna komedia rozgrywająca się w realiach teatru, o tym, że no tam młody, zdolny dramaturg proponuje swoją sztukę, trwają przygotowania do jej wystawienia. Sytuacja się dosyć komplikuje, ponieważ reżyser bardzo lansuje swoją kochankę, bo ona zagrała tam główną rolę, dochodzi do pewnego konfliktu. W każdym razie wszystko ma się już rozlecieć, bo nie ma tej głównej osoby do zagrania głównej roli i tą kapryśną gwiazdę nagle zastępuje suflerka. Oczywiście wiecie Państwo, jak to się skończy, bo tak się tylko musi skończyć, że ta sutarka zostanie gwiazdą, a tamta niedobra pani już nie będzie się więcej liczyć. To było takie dosyć zabawne, takie trochę może wytchnienie, ale niezwykle ważny i wydaje mi się bardzo niedoceniony jest jego następny film. Dwa żebra Adama według noweli Józefa Hena. To jest bardzo ciekawa opowiastka. Proszę zwrócić uwagę, mamy rok 63. Powstaje film o pewnym inżynierze, który wiele lat spędził na budowie zagranicznej i on wraca z tej budowy zagranicznej, powraca do kraju razem z piękną Włoszką, którą poślubił w Etiopii. Przywozi tą swoją piękną żonę, tylko okazuje się, że tutaj na miejscu czeka jego żona, wcześniej poślubiona w Polsce.
Ale obie panie przypadają sobie do gustu i tak w trójkę im się cudownie żyje. Wszyscy akceptują tą sytuację poza społecznością tego małego miasteczka, które po prostu tego nie może znieść. Jak to on i dwie kobiety, no tak się zastanawiam, gdyby w tej chwili taki film powstał, pewno kilka tygodników miałoby z czego robić pokładki. Także to był rok 63, czyli proszę Państwa, to było 50 lat temu. 64 rok, życie raz jeszcze, o którym już Państwu mówiłem przy okazji tej sceny po śmierci Stalina. Jeden z najbardziej zasłużonych pułkowników w dziejach polskiego kina przeżył 20 lat, bo to był także film o trójkącie, ale o takim trójkącie uczuciowo-politycznym, proszę Państwa, bo mamy tutaj trójkę bliskich sobie ludzi. Jeden z nich to żarliwy komunista, drugi to polski lotnik, który wojnę spędził w Anglii i teraz powraca do kraju i wydaje mu się, że wszystko będzie pięknie, a pięknie nie będzie, to jest jasne. I kobieta, młodzieżowa działaczka. Powiem, trójkąt uczuciowo-polityczny. W rolach głównych Ławicki, Łomnicki i Wiśniewska. Koncert gry aktorskiej. Rozrachunek z okresu, z jednej strony z okresem błędów i wypaczeń, ale także piękna opowieść i bardzo taka dramatyczna opowieść i miłosna. No to nie mogło przejść wówczas, także film musiał 20 lat leżakować na półce. Bo proszę Państwa, Janusz Morgenstern, jeżeli się na tamtych czasów stara się być uczciwy, stara się opowiadać o tych sprawach tak jak było. Przecież jakby realizując ten film ryzykował, liczył się z tym, że on może nie wejść na ekrany i rzeczywiście no, film nie wszedł na ekrany, ale w końcu kiedyś wszedł, w końcu kiedyś go obejrzeliśmy i zaliczam Państwu, że jeżeli byście teraz ten film odebrali, odebralibyście go równie znakomicie, absolutnie się nie zestarzał, zmieniają się realia polityczne, zmienią się realia obyczajowe, ale pewne sprawy są uniwersalne i jego opowieści, choć rozgrywające, choć rozgrywają się w pewnej określonej rzeczywistości, one są jednak uniwersalne i czasowe. 65 rok, kolejny film, potem nastąpi cisza. Znowu jakby wraca do konfliktów politycznych roku 44, o tragicznych konsekwencjach nieufności pomiędzy byłymi partyzantami. Z jednej strony Gwardia Ludowa, czyli ta lewicowa partyzantka, ale z drugiej strony Armia Krajowa, którzy walczą w odrodzonym wojsku i nie mogą się porozumieć, bo są jakby walczą o to samo, ale są z różnych formacji politycznych. I znowu koncert gry aktorskiej. Z jednej strony Łomnicki, z drugiej strony zaczynający swoją karierę Daniel Olbryski. Bo proszę Państwa, Janusz Morgenstern, jak już na pewno Państwo to zauważyliście, miał wyjątkowego nosa do aktorów. Jemu zawdzięczamy odkrycie no, wielu znakomitych aktorów. Paweł, tutaj już kilka nazwisk, w następnych filmach pojawią się następne. I proszę Państwa, dochodzimy do roku 67, tu następuje pewien przełom w twórczości Morgensterna. On przez dwa lata zajmuje się, jest właściwie pionierem seriali w polskim kinie, ale to były trochę inne seriale niż te, które Państwo teraz oglądacie w telewizji. Mam na myśli nie seriale amerykańskie, ale seriale polskie, te robione tam w ciągu jednego czy dwóch dniach zdjęciowych. Wtedy się nieco inaczej robiło. Wtedy się u nas robiło tak seriale jak filmy, tak jak seriale amerykańskie, które w tej chwili po prostu niczym nie ustępują, nieraz nawet są lepsze od film kierowanych do kin. Wtedy seriale polskie jednak robiło się z pewnym rozmachem na taśmie 35 mm. I Morgenstern razem z Andrzejem Konwiksem robi taki serial Stawka Większa niż Życie, która staje się nieprawdopodobnym szlagierem. Właściwie Stawka Większa niż Życie i Cztery Pędzelni Pies to były największe hity PRL-u, grane bez przerwy, które Państwo tego nie doświadczyliście, ale ja pamiętam, byłem wtedy w szkole, kiedy Stawka Większa niż Życie szła w telewizji,
wtedy, no tak jakby się odbywał mundial. Miasta były puste, wszyscy siedzieli przed telewizorem. Kto nie miał telewizora, to szedł do sąsiada i to było po prostu obowiązek. Następnego dnia w biurach pracy chyba zamierała produkcja, bo wszyscy dyskutowali o obejrzanym serialu. W tej chwili na jakiejś science fiction, no sytuacja nie do wyobrażenia. Po pierwsze, że albo każdy z nas ogląda inny kanał, albo nie ogląda w ogóle telewizji, albo ogląda sobie korzystając z innych możliwości, niekoniecznie telewizyjnych. Ale to nie tylko u nas, to nie tylko w innych domoludach. Także Stawka Milsza niż Życie to była wielki hit w Szwecji, a nawet w Ameryce Południowej. Proszę Państwa, to był hit w Argentynie i w Brazylii. Myśmy przynajmniej kilka lat, czy kilkanaście lat później u nas się panie szczególnie pasjonowały serialem Niewolnica i Saura, a tam przygodami dzielnego Hansa Klossa. I znowu Stanisława Mikulskiego wymyślił Janusz Morgenstern. To on. A Emila Karewicza jako Brunera, słynne Bruner to świnia, które już weszło do naszego narodowego języka, chociaż proszę Państwa taki zwrot w tym serialu tak naprawdę nie pada. To jest piękna historia. To jest jeden z najbardziej cytowanych zwrotów filmowych, a jego w tym serialu nie ma. Są nieco, ta jest nieco inne i jest nieco inne zdanie, o czym Marek Anikowski pisze w takiej księdze cytatu filmu polskiego. Ale proszę Państwa, to było coś nieprawdopodobnego. Ja pamiętam, i to dotyczyło, tak przy okazji mówię o Stawce Milszej niż Życie, ale podobnie było z Czterej Pancerni i Pies, gdzie Janusz Gajas, prawda, rozpoczynał swoją karierę, gdzie stało się coś strasznego. Wydawało się, że on nigdy nie wyjdzie z tej roli Janka Kosa, młodego czołgisty. Potem wpadł w kolejny kanał, czyli przez wiele lat był kojarzony z takim ważnym tureckim z kabaretu Olgi Lipińskiej, teraz jest napisem Ani Turecki. On był takim sprzątającym na uniwersytecie. A potem okazało się, że za sprawą Kazimierza Kuca i kilku innych reżyserów, że Andrzej Gajos jest po prostu aktorem genialnym, który potrafi zagrać wszystko. I dramat, i komedię, i farsę, i kabaret, i u Filipa Bajona, i u Kazimierza Kuca, że jest... I wydaje mi się, że jakby istota aktorstwa polega właśnie na przełamywaniu takich... Jak już kogoś zaszufladkujemy, wyjście z tej szufladki i przełamywanie. I przełamywanie tego. Wracam jeszcze do tych seriali, to tak podziel się tutaj trochę wspomnieniami z dzieciństwa. To pamiętam, że kiedyś ja pochodzę z takiego małego miasteczka, nazywa się Dębica, tam chodziłem do liceum i pamiętam, że jak przyjechał Hans Kloss na spotkanie z publicznością, no to trzeba było wystawiać w Domu Kultury głośniki do okien i ludzie stali przed Domem Kultury, żeby słyszeć, co Stanisław Mikulski opowiada o swoim filmie. No w tej chwili takie tłumy to się mogą tylko zdarzyć, a zdarzają się. Przed tygodniem obserwowałem takie tłumy na premierze filmu Wojtka Smarzowskiego Północnym Aniołem w kinie Kijów w Krakowie, które ma 830 miejsc i miejsc zabrakło. Takie były niesamowite tłumy i niektórzy pod drzwiami słuchali, co aktorzy mówią na scenie. Kiedy Czterej Pancerni przejeżdżali przez Dębicę, to w zasadzie myśmy całą klasą uciekli, żeby powitać Czterech Pancerni na ulicy Dębicy i co więcej zostało nam to usprawiedliwione. Nikt nie miał pretensji. Pamiętam, że otrzymałem wtedy autografy właśnie Gajosa, Pieczki, no Czterech Pancernych i Odcisk Łapy Psa Szalika. I przed kilku laty, kiedy przygotowywałem się do wywiadu z Januszem Gajosem, umówiliśmy na wywiad, bardzo go rozczuliłem, kiedy całą noc szukałem i znalazłem tą kartkę pocztową właśnie z autografami i z odciskiem Łapy Psa Szalika. No i wszystkie lody natychmiast mękły, bardzo się udał wywiad. Taki był rozczulony Janusz Gajos, szczególnie kiedy ten odcisk na Bibsa Szalika zobaczył, że nam się cudownie rozmawiał. Ale proszę Państwa, to są rzeczy niewyobrażalne. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Janusz Morgenstern to także jeden z najlepszych twórców serialowych, który znakomicie poczuł istotę widowiska telewizyjnego i realizował go metodą filmową, metodą filmu kinowego. Bo następne seriale, o których będę mówił, a który był autorem,
to jednak jeden z lepszych seriali w dziejach polskiej telewizji. Kolumbowie, moim zdaniem, to jest w ogóle najlepszy serial w dziejach polskiej telewizji. Niedługi, pięcioodcinkowy, bardzo niekonwencjonalny sposób pokazujący czasy rzeczywistości okupacyjnej, a także polskie drogi. To był także jeden z większych hitów znakomicie zrealizowany, bo poza tym, że Morgenstern był świetnym artystą, to także był po prostu świetnym warsztatowcem. On miał znakomicie opanowany warsztat. Proszę Państwa, w takim czasie nam się bardzo kurczy, ale jeszcze powiedzieć. W tym samym czasie, kiedy Stawka Milczenie Życia, Morgenstern realizuje film Jowita według Stanisława Degarta, według powieści Disneya. Dlaczego to jest takie ważne? Znowu z powodów aktorskich. Oczywiście tematyka współczesna, młody sportowiec, który nie może jakby sobie wyobrazić własnej przyszłości, marzy o uczuciu, które jakby przechodzi obok. Ale dlaczego to jest ważne znowu? W roli tego sportowca występuje Daniel Olbrychski. On gra tego lekkoatletę Marka Rentsa, a w roli jego trenera Zbigniew Cybulski. To jest takie symboliczne przekazywanie sobie jakby aktorskiej pałeczki. To, co Państwo później możecie zobaczyć w filmie Wszystko na sprzedaż, poświęconej Cybulskiemu, ale bez Cybulskiego, ale właśnie z Danielem Olbrychskim. Bo proszę Państwa, to była ostatnia rola Zbigniewa Cybulskiego. On po raz ostatni, nikt o tym nie wiedział. To jest dosyć znamienne, pokazał się w tym filmie i jakby przekazał w pewnym sensie, ja tu nieco nadinterpretuję. No, Olbrychski później był uznawany właśnie tym kontynuatorem tej linii aktorskiej, która właśnie jakby był aktorem z tego samego pnia, kontynuatorem. 70. rok, Kolumbowie. To była ekranizacja dwóch tomów powieści Romana Bratnego, Kolumbowie rocznik 23. tomu. Niestety Morgenstern nie mógł przenieść na ekran, choć oczywiście bardzo tego pragnął, ponieważ to już się działo po wkroczeniu Armii Czerwonej, a to już na to nie pozwalało. Rok 72. Jeden z najważniejszych filmów jego drogi. Trzeba zabić tę miłość według Janusza Kowalskiego. Tak powiedział o tym filmie, który rozgrywa się właśnie we współczesności. To jest opowieść o młodych ludziach. Dziewczyna nie dostaje się na studia, chce iść na medycynę, więc podejmuje pracę salowej, żeby zdobyć dodatkowe punkty. Chłopak zatrudnia się w warsztacie samochodowym, żeby opłacić wspólne mieszkanie. Próba spotkania parę młodych ludzi dość nieporadnie wkraczających w życie. I Morgenstern tak o tym powiedział. Odszedłem od pokazywania postaw romantycznych. Przedstawiłem inne, myślące pragmatycznie pokolenie. W tym filmie jest bardzo symbolicznie pokazane odliczanie czasu. Człowiek ma lądować na Księżycu, odliczanie tego czasu, kiedy człowiek stanie na Księżycu, a jednocześnie odliczanie tego czasu w uczuciu, które jest pomiędzy tymi ludźmi. Tylko że to jest właśnie takie odliczanie od 10 do 0, o ile ma to wartość pozytywną odnośnie astronautów, którzy mają stanąć na Księżycu, to uczucie od 10 do 0 w tym wypadku ma znaczenie całkowicie odmienne. Wydaje mi się, że to był początek nurtu, który później kinem moralnego niepokoju. Bardzo często mówiąc o tym kinie, z takich prawiców uważa się Andrzeja Wajdę i Człowieka z Marmuru, a także Krzysztofa Zanussiego i Pargo Chłamna, ale wydaje mi się, że to właśnie chyba zaczęło się od Janusza Morgenstern i od filmu Trzeba zabić tę miłość. Polskie drogi, to jego kolejna realizacja, serial, o której już mówiłem, Codzienne życie okupacyjne, losy Polaków w czasie II wojny. Wielki sukces, tłumy telewidzów, nagrody. I władze chciały, żeby to było kontynuowane, ale by uniknąć propagandowej kontynuacji, ponieważ musiałby opowiadać o tym, co było później, o tych polskich drogach powojennych, to Janusz Morgenstern zabił głównego bohatera, granego przez Karola Strasburgera, nie informując o tych
swoich zleceniodawców. Telewizja mówi, kontynuujemy, a Megan mówi, nie ma takiej możliwości, główny bohater nie żyje, nie będzie kontynuacji. Także dlatego to opowiadam, żeby także Państwu pokazać taką właśnie uczciwość twórcy, który jeżeli nie może mówić pełnym głosem, woli uśmiercić swojego bohatera niż iść na pewien kompromis. Mniejsze niebo, kolejny jego film współczesny w roku 80. To film o człowieku osaczonym, o człowieku, który cierpi na depresję, na różne lęki. Coraz bardziej przytłacza go rzeczywistość. Janusz Mostowszczak, który skomentował ten film, coś takiego powiedział. Mam pewną manię czy skazę. Strasznie przeszkadzają mi pewne techniczne dźwięki. Uciekam od tego. Bohater mniejszego nieba czuje się jak zając na gąsce, dlatego przesiaduje na dworcu. Zapytany Morgenstern, czy to jest echo jego ucieczki, wojennych doświadczeń, bo on rzeczywiście bardzo dużo przeszedł, to była gehenna, powiedział przetworzone, bo o tych sprawach osobistych nie chciał nigdy opowiadać bezpośrednio. To mogło być budulcem filmu, ale tylko w sposób przetworzony. To były sprawy zbyt bolesne, aby je przekazywać w skali 2000 i rok 2000, kolejny wspaniały współczesny film, z którego w pewnym sensie, jak zwierzył mi się Wojtek Smarzowski, wywodzi się jego film Pod mocnym aniołem. On powiedział, że ten film wywodzi się z filmu Pętla Wojciecha Jerzego Hasa i z Żółtego Szalika Janusza Morgensterna. To także opowieść o alkoholiku, którego znakomicie wcielił się Janusz Gajus i według prozy Jerzego Pilcha, który spotyka się przed Wigilią z synem, psychiatralką, byłą żoną, aktualną kobietą, matką. Każdemu obiecuje, że nie będzie pił. Wiele z tego filmu znajdziecie w najnowszym filmie Smarzowskiego, który bardzo Państwu polecam. Tam w ogóle znajdziecie także wiele z filmów Hasa. A z drugiej strony także uprzedzam pewną rzecz, bo już przeczytałem kilka tekstów na temat tego filmu. Proszę nie traktować tego filmu, że jest to film wyłącznie o pijaństwie, bo to ma interpretację. To jest film o piciu, to jest film także o piciu, ale nie tylko o piciu. I to picie nie jest film wcale najważniejsze. To jest film o wielu innych, równie ważnych, a nawet ważniejszych sprawach. Ostatni film Morgenstern, 2009, mniejsze zło, film o relatywizmie moralnym, o mniej odpływie usprawiedliwienia tak zwanego mniejszego zła, gdzie osądowi zostanie poddany główny bohater, który warto być pisarzem i aby nim zostać sięga po niezbyt etyczne środki, które go doprowadzają wręcz do plagiatu. Chciałbym na koniec jeszcze na temat tego filmu. Chciałbym na koniec jeszcze Państwu zacytować z Morgenstern takie coś bardzo ważnego, które rzuca jakby pewne światło na jego sprawę wobec tego, co nam chciał przekazać w swoich filmach. Chciałem robić filmy o wojnie, ale nie chciałem, żeby zahaczały o moją własną biografię, o Holokaust, o getto. O te dosłowności w sztuce wolę jej substytut, zachowanie dystansu. Uważam, że największe dzieła nie biorą się z biografii autora, tylko z jego wyobraźni bazującej czasem na osobistych przeżyciach. Po Morgensternie pozostało wiele pomysłów niezrealizowanych. On bardzo chciał zrobić film o wydarzeniach w Poznaniu w 1956 roku. To się miało nazywać Wielkie Księstwo P, według Mariana Grzeszczaka. Projekt po wielach 70. był daleko posunięty. Niestety władze nie pozwoliły. Nie udało się tego zrealizować, pomimo że wyszedłem z zespołu. Ale sprawdził się znakomicie jak także nie tylko jako reżyser, nie tylko jako artysta, ale także jako producent. Proszę Państwa, Janusz Morgenstern był producentem między innymi takich tytułów jak Korczak Andrzeja Wajdy, jak Europa Agnieszki Holland, jak Komornik Feliksa Falka czy Róża Wojtka Smarzowskiego. Na koniec może jeszcze, zanim kilka słów o Niewinnych Czarodziejach, tak mówiłem tutaj Państwu o filmie Trzeba zrobić tą miłość.
film niezwykle ważny, bardzo Państwu polecam ten film. I przypomniała mi się pewna anegdotka, że tak na rozbawienie, na koniec tej sekwencji wykładu, bo Janusz Morgenstern był człowiekiem niezwykle uroczym, towarzyskim, że tak powiem, lubiącym biesiadować, opowiadać, z nim się cudownie rozmawiało i kiedyś słyszałem taką anegdotkę, kiedy wręczaliśmy nagrodę za całokształt twórczości na festiwalu w Tarnowie. Jak mówiliśmy właśnie o filmie Trzeba zabić tą miłość, i on tam w jednej z ról obsadził Jana Himmelsbacha, znanego pisarza, aktora. Jak sam Himmelsbach sobie mówił, po pierwsze to jestem pisarzem, po drugie to jestem aktorem, a po trzecie to jestem człowiekiem zdegenerowanym. Więc ten Himmelsbach tam u niego grał. Bohater wielu anegdot, bohater pewnej legendy, która się na nim leczy, już w tej chwili nie wiadomo, co było prawdą, co z myśleniem. Ja nieraz słyszę te kolejne dowcipy z życia Himmelsbacha i one nabierają całkowicie nowych znaczeń, ale kiedyś Morgenstern nam opowiadał, uważam, że to jest jedna z najfajniejszych opowieści z życia Jana Himmelsbacha, kiedy to Jan Himmelsbach, kompletnie pijany, wpada do warszawskiego spatifu, staje w drzwiach, tak się kiwa w drzwiach i woła: inteligencja, wypierdalać. I w tym momencie Gustaw Holubek, który właśnie tam sobie jadł zupę pomidorową, odłożył łyżkę, oparł usta, wstał i powiedział: nie wiem jak Państwo, ale ja wypierdalam. Także to tak dla rozbawienia, szybko przechodzimy do filmu Niewinni czarodzieje Andrzeja Wajdy. Ja tak celowo jakby poświęciłem tutaj więcej miejsca Januszowi Morgensternowi i filmowi Do widzenia do jutra. Nie ukrywam, że to jeden z moich ulubionych filmów. Ale o Andrzej Wajdzie jeszcze Państwo będziecie mieć wiele wykładów. Ten film jest bardzo ważny, bardzo specyficzny w jego twórczości i w pewnym sensie korespondujący z filmem Do widzenia do jutra. Bo jest to także film o uczuciach, ale o bojaźni. Bohater jakby boi się zaangażować uczuciowo. Tak jak w tamtym filmie Do widzenia do jutra. Poznaje dziewczynę, uroczą dziewczynę, zaprasza ją do siebie. I w zasadzie no, coś się rodzi, ale oboje się tego boją. Oboje żyją w jakichś maskach, przybierają jakieś barwy ochronne, byle za daleko się nie posunąć, byle się nie otworzyć przed drugą osobą, byle nie zaufać, bo to się wiąże z pewną odpowiedzialnością. I to jest niezwykle istotne. Andrzej Wajda tak powiedział w swoim dziele. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Niewinni czarodzieje są dziś pewnie jednym z najbardziej obojętnych politycznie filmów, jakie zrealizowałem. Całkowicie inaczej oceniły go jednak władze z czasów Gomułki. Niewinny temat młodego lekarza, który lubi elastyczne skarpetki i dobre papierosy, posiada magnetofon i nagrywa na nim swoje rozmowy z dziewczętami, którego jedyną pasją jest gra na perkusji w jazzowym zespole Krzysztofa Komedy, okazał się bardziej drażliwy dla ideologów wychowawców niż Armia Krajowa, niż Powstanie Warszawskie. Proszę Państwa, Władysław Gomułka, kto w swoim słynnym przemówieniu, gdzie potępiał filmowców, wymienił obok Noża w wodzie Romana Polańskiego właśnie Niewinnych czarodziejów. To były filmy, które należy potępić, no bo jak ta młodzież się zachowuje i jakie ona ideały propaguje. To jest zalew jakiejś ideologii zachodniej, amerykańskiej i tak dalej. To było po prostu złe odczytanie filmów, odwrotne i tak dalej, bo to jest właśnie film o uczuciach, o bojaźni, o pewnej grze, o pewnym braku autentyczności, o tęsknocie, o marzeniach, ale o pewnej bojaźni i zaspokajania tych marzeń. I to stało się niezwykle groźne. I proszę Państwa, nie filmy polityczne, a takie filmy właśnie jak Nóż w wodzie, jak Niewinnie czarodzieje, jak tryptyk Jerzego Skolimowskiego, te filmy nagle okazały się groźne dla tego ustroju, co zresztą Roman Polański przypłacił tym, że już więcej w Polsce
filmu nie mógł zrealizować i był zmuszony do wyjazdu za granicę i realizowania tam filmów. Dzięki temu stał się reżyserem formatu światowego. Nieraz to historia ma dziwne swoje oblicze, ale tak naprawdę ten człowiek, który tak znakomicie zadebiutował, który dostał nominację do Oscara, którego powinniśmy nosić na rękę, jemu, dla niego kariera tutaj się skończyła. Andrzej Wajda sobie z tą rzeczywistością poradził, ale niektóre kręgosłupy zostały przetrącone. Jeżeli będziecie Państwo oglądać film Niewinni Czarodzieje, proszę zwróćcie uwagę na drugi plan w tym filmie. Tam się pojawia wiele znakomitych nazwisk, wiele znakomitych ludzi z tamtych czasów. Zobaczycie Romana Brońskiego jako kontrabasistę w zespole jazzowym, zobaczycie Krzysztofa Komedę, zobaczycie Jerzego Skolimowskiego, który zagrał epizodyczną rolę boksera, zobaczycie Andrzeja Czaskowskiego, Andrzeja Wojciechowskiego, Jana Zilbera, znakomitych jazzmenów, czy wreszcie Sławę Przybylską, wtedy niezwykle popularną. Także cała ten drugi plan jest niezwykle ważny w obu filmach. Proszę zwrócić uwagę chociażby na epizod z Romanem Polańskim w filmie Do widzenia do jutra. To jest także po latach bardzo fascynujące odkrywanie gdzieś w tym drugim planie. To jest coś takiego, że wszyscy chcieli być, wszyscy chcieli się pojawić. I znowu teraz nawrócę już tak całkowicie na zakończenie do najnowszego filmu Usmarzowskiego. To jest dla mnie imponujące, że nawet w bardzo drobnej roli pojawiają się tam cudowni aktorzy. Bartek Topa ma 15 sekund na scenie, ale jest to 15 sekund, które po wyjściu z kina zapamiętujemy. Drociński się dwukrotnie pojawia, ale dokładnie całe te dwie sceny z Drocińskim pamiętamy. I to jest niezwykle cenne. I takie tropy proszę rozszyfrowywać także w tych filmach, które Państwo zobaczycie, bo to trochę także dla pasjonatów polskiego kina jest bardzo ważne i taki fajny, drugi taki filmoznawczy, powiedziałbym, odbiór, właśnie szukanie różnych takich filmów graficznych ciekawostek. Także bardzo Państwa zachęcam do obejrzenia tych filmów. Do widzenia do jutra, zapraszam na spotkanie z panią Reną i z panem Janem Paskowskimi. A teraz Akademia Wręczania Dyplomów. Dziękuję bardzo.